Ogórki małosolne to jest klasyka domowych przetworów. Jak chcecie zamknąć coś w słoiku i nie czekać tak jak nakiszone tygodniami, to właśnie ten przepis jest dla Was. Więc jeżeli zdecydowaliście się na robienie ogórków małosolnych, to pierwszym krokiem będzie wizyta na bazarze, gdzie musicie szukać ogórków świeżych, a ich świeżość oceniacie poprzez sprawdzenie, czy są twarde, bo tylko takie idealnie twarde ogórki sprawią, że Wasze ogórki małosolne, jak już będą gotowe, będą chrupiące i soczyste. Polecam raczej unikanie dużych ogórków, bo one też trudniejsze są w przygotowaniu i nie wychodzą tak dobrze. Najlepsze są oczywiście jak najmniejsze, więc warto je powybierać. Ewentualnie takie, no, jak mam tutaj, na powiedzmy, że 3 porządne kęsy. Oprócz ogórków gruntowych będziecie oczywiście potrzebować kilku innych składników. To będzie woda, to będzie sól, to będzie główka czosnku, to będzie świeży chrzan, to będzie świeży koper i takim opcjonalnym, ale bardzo ciekawym składnikiem są liście z drzew owocowych albo z krzewów. Tutaj akurat mam liście z drzewa wiśniowego, ale też bardzo często dodaje się liście porzeczek. Te liście nie są obowiązkowe, jest to tylko opcjonalny składnik, ale on jednak robi różnicę. Z wody i soli w proporcjach 2 łyżki soli na 1,5 litra wody robicie zalewę. Ta zalewa, jeżeli jest zrobiona z wody wrzącej, to po prostu sprawi, że Wasze ogórki będą szybciej gotowe. I to jest rada, którą otrzymałem od mojej mamy, której ogórki są najlepsze na świecie. Chrzan, który musicie obrać ze skóry i pokroić na takie podłużne paseczki. Oczywiście kilka ząbków czosnku, zależnie od tego, jak czosnkowe ogórki lubicie. Niemała ilość świeżego koperku. Ogórki oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, umyte, pozbawione szypułek, umieszczacie w słoiku, przekładacie na zmianę wszystkimi dodatkami, czyli chrzanem, czyli koprem i czosnkiem. Najlepiej ogórki układać w słoiku jak najciaśniej, po prostu więcej ich się zmieści. Tak, tutaj mamy jeszcze chrzan. I tak wygląda słoik już pełen dobroci. Wystarczy go zalać naszą gorącą wodą z dużą ilością soli. Pamiętajcie, 1,5 litra wody, 2 łyżki soli. I gotowe. Teraz w zasadzie jedyne, co pozostaje, to ewentualnie przykryć taki słoik talerzykiem, żeby nie był zbyt szczelnie zamknięty. Możecie też użyć po prostu takiego wieczka i wyjąć uszczelkę. I w ten sposób mamy gotowe ogórki, one potrzebują 2 do 3 dni do tego, żeby już były idealne, takie jak właśnie te, które mamy tutaj. One były zrobione 3 dni temu, jak widzicie, woda już pięknie zmętniała, ogórki zmieniły kolor. Tak wyglądają ogórki świeżo nastawione, a tak wyglądają ogórki małosolne już gotowe. Słuchajcie, i nie pozostaje nic innego, jak spróbować tego, co zostało zrobione właśnie 3 dni temu. Rewelacja. No i ogórki ja mogę jeść, szczerze mówiąc, bez żadnych dodatków. Są chrupiące, miękkie w środku, nie rozpadają się, nie są na tyle miękkie, żeby były takie niefajne w konsystencji. Więc ja życzę Wam powodzenia w przygotowywaniu Waszych ogórków małosolnych i zapraszam oczywiście do subskrybowania zajanam.pl na YouTubie. Wtedy nie przegapicie nowych filmów i nowych przepisów. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!